Jesteśmy w McDonaldzie amerykańskim i dzisiaj pokażemy Wam, jak tu w amerykańskim McDonaldzie wygląda, co się dzieje. Mamy już zamówienie, czy jeszcze nie? Nie, nie mamy zamówienia, trzeba zamówić. Good evening, no bo już jest wieczór. Jest godzina 6, także 4 piece, 400, nie, weźmiemy jeden duży dla dziewczynek, bo no i tak, no jadłem. To 12, tak? Tak, te 12 bym powiedziała. Chicken nuggets 20, McNuggets kosztują $12. I tu Wam pokażę cenniki. A nie, to są cenniki dollar menu. Dollar menu już nie za dolara. Klucz coffee za dolara. I soft drink to już nie ma nic tutaj za dolara, tak jak kiedyś było. A tam co nasze dzieci? Patrz się. Dziecko nasze i jej koleżanka. Słuchajcie, tu jest ten place cały, który ma McDonald's nazwany gym. Gym tylko, czyli siłownia, taka dla dzieci. A Maja i Kayla mają dzisiaj dziewczyny sleepowe. Powajcie dziewczyny! Mają fajną zabawę, już w domku się im tam trochę nudziło, wyciągnęło wszystko, ale posprzątało ładnie, no i postanowiliśmy zabrać się tutaj na jedzonko, na deserek i co na głodawę. I co, za ile mamy odbiór? Nie wiadomo. Nie wiadomo? Okej. Ale to jest zawsze, jak mało ludzi jest, to szybko. Jak mało ludzi? A dzisiaj jest bardzo mało ludzi, pewnie dlatego, że jest strasznie zimno na dworze, bo jest zima. O, już jest. Thank you. Okej, no to nic. Szamamy, tak, 30 sekund było przyniesienie zamówienia do stolika. Hey, what up, girl? How you doing? Jak widzicie tutaj akurat z tej strony, gdzie my jesteśmy, jest Playscape. A są te drzwi, no i jest ta część McDonalda, gdzie się zamawia. I muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj jest pustka. Nie wiem, czy z tego względu, że jest bardzo zimno, bo w sumie jest to sobotni wieczór. Ale nie jest tak zimno. Ale ja byłem w tym, w Lipo, w markecie pod Obladem. Było tak samo. Tak? No a dziwne, bo w sobotę tu raczej ludzie chodzą, nie? Co sobie remontują. No właśnie chciałam powiedzieć, że to jest dziwne, bo jest sobota wieczór, nie? Sobota godzina 6, nie? No, to jest tak właśnie. Chyba drożyzna się daje we znaki. Z promocji. Buy one, get one for $1. Big Mac oczywiście, bacon, egg and cheese, to znaczy bacon, jajko i ser, albo sausage McMuffin with egg, ten na dole. Bardzo popularny, też wszyscy tutaj Amerykanie jedzą te sausage na breakfast. No i oczywiście w McDonaldzie w Stanach nie może zabraknąć bagels. Sausage, egg and cheese, bagel. Następna opcja to jest bacon, czyli z baconem, no i następna jeszcze oczywiście na dole tutaj jest ze stekiem. Teraz pewnie mało chodliwy towar. Bliżej lata pewnie szybciej im to zejdzie. Now hiring! Czyli jak ktoś chce przyjechać, poprzekładać co trochę hamburgery w Ameryce, to zatrudniają. O! Idzie moja pociecha. Z jakimś dzieckiem nowym. No i co się dzieje? Tak? O! To musimy sprawdzić, która jest godzina. Okej, dobrze. Pobawcie się w międzyczasie jeszcze trochę, dobrze? Słuchajcie, Playscape zamykają o godzinie 7 wieczorem, czyli o 19, ale tutaj już się wszyscy zaczęli zawijać. Maja, jeszcze 30 minut jest otwarte, wolę ci się bawić. Ale wiesz, Maju, mamusia chciałaby tam z tobą wejść. Ja spróbuję tam wejść, słuchajcie. Nie wiem, czy mnie ktoś opieprzy, ale... Tak jak mówiłam, spróbuję tutaj wejść. Ale fajnie tu! Boże, wiecie co, że ja nigdy nie byłam w Playscape w środku i wam powiem jedną rzecz. Definitywnie jest tu znacznie cieplej u góry, aniżeli jest na dole. Będę stąd złazić, ponieważ a, nie chcę, żeby ktoś mi zwrócił uwagę, ale chciałam tu chociaż jeden raz w życiu wejść. No i weszłam. Tu mają takie swings dla dzieci. No i muszę wam powiedzieć, że jest tu strasznie gorąco, bo jest to wysoki budynek, no i wiadomo, ciepło unosi się do góry. Okej, schodzę stąd, słuchajcie, bo nawet czuję, niestety, jak idę, to delikatnie tak jakby się trochę ten plastik pod moimi nogami uginał. No i kicha, słuchajcie, ponieważ wlazłam na playground. Można tutaj tylko wyłącznie być od wieku 4 do 12 lat. To nie wiem,
Dobrze, że mnie nikt nie wydosi. Okej, okay, teraz pokażemy wam cennik. Homely Walls to nas deal nie interesuje. Sandwiches and meals. No i teraz sandwiches and meals. Jaki mam menu, to sobie zobacz. Jak ktoś będzie chciał, to sobie... Spauzuję po prostu film i możecie sobie przyjrzeć bliżej. Można to podzielić tutaj oczywiście na burgers. Najwięcej burgerów jest, nie? Jeden, chicken jest 5 z kurczakiem, a burgerów, od groma możecie sobie wybierać, tak. Że w Polsce są takie opcje, że można sobie bułkę inną wybrać, tu nie ma czegoś. No, nuggets to nie ma nic special, no. Tylko są podane ile za jaką cenę. No. Później mamy fries. Duże fries 4,89. Happy Meal. Dla dzieci. O, dla dzieci. Czyli hamburger Happy Meal kosztuje 5,19 dolara. A... No na tyle, ile widzą kosztuje, nie? No, 7,19 zresztą widać. Można sobie przeczytać. Pokazuje. Wszystko pomiędzy 2,5 do 3 dolara. Z takich coffee class. Słodzonych no myśmy kaw. Wszystkie pokazali wcześniej, nie? Mm-hmm. A tu są już różne. No, no kawia kawy, nie? Mm-hmm. Później mamy napoje. Napoje. Okej. Okay. Ogólnie napoje są po dolara, a te musy takie bardziej takie smoothie, smoothie są po 2 dolary, nie? Mm-hmm. Tak to wygląda. Patrz, najdroższa rzecz jest w McDonaldzie, nie? Żeby no przypadkiem mi nie wypił. Dokładnie, żeby nie było za zdrowo. Okay, tu są jakieś dodatki. Dodatki, okej, okay, co jest w dodatkach? Ketchup, no jest, to jest też bekon, a popatrzcie, jabłko. Dodatki są bardzo drogie. Three strips of bacon, czyli 3 bekony, 2,79 za 3 kawałki bekonu. Oreo McFlurry, M&M McFlurry, 5,39. Drogie. No, 3 rodzaje szejków do wyboru, Frozen 5 dolarów. Okay. Tu są takie dodatki w sumie, albo takie nie dodatki. Shareables, czyli coś, co się dzielisz, tak? Dwie takie duże paczki frytek kosztują po 8,99, co 9 dolarów, a te obok jeszcze większe 10 dolarów. 1, 2 i 3 dolary na przykład. Czyli co mamy? Patrz, hamburgera za 2,59. To drogo być. Small fries, no właśnie, 3,39. Wcale nie jest to takie... To jest taka głupia opcja, moim zdaniem, 4. Double cheeseburger kosztuje 4 dolary. To nie jest wcale tanio, bo... No i tak, kochani, wygląda McDonald's w Stanach Zjednoczonych z miejscem na Playscape, czyli ten plac zabaw. A tu jest wejście. Dobra, czas ubierać skarpetki i idziemy. Dziewczyny się wyhasały i teraz jedziemy do domku. Nie tędy, w drugą stronę, kochani. To, tu, tu. Fajne. Fajne. Tak szła tłem, że usiadła na krzesło. Widzisz, Maja, tak to jest. Iść do tyłu, kochanie. Ja lata szaleje. Okej, okay, fajnie było, ale się skończyło. Kilusia, ty z drugiej strony. Powiedz papa McDonald. Papa McDonald, see you next time. See you next time.